Straszne rzeczy dzieją się w serialach. Właśnie przeczytałem w streszczeniach, że na plebanii szykuje się przegięcie. Cytuję: pojawia się Ania, dziewczyna z klubu nasłana przez tracza, żeby uwieść księdza Adama. Oj ty traczu ty, jak się rada RTV i jak idea o tym dowi, to łupnie karą w telewizyjną dwójkę, a tracz pójdzie siedzieć. Kto to słyszał, żeby w tak złożonych religijnie czasach wysyłać jakąś pannę, żeby księdza uwodziła? Co robi cenzura, ja się pytam? Za co oni w tej telewizji biorą pieniądze? Trzeba natychmiast przesunąć księdza Adama do klanu. Tam pomocy duchowej potrzebuje piękna, młoda kobieta, która, jak czytam, zjawia się dzisiaj w gabinecie u Pawła i domaga się operacji oszpecającej. No i Paweł jej nie pomaga, tylko wysyła do psychologa, nie? A wiadomo, co psycholog potrafi zrobić z człowiekiem. Nie? No i Paweł zamiast jej wygarnąć z pięści pod oko i siniaka nabić, żeby zobaczyła, jak to jest być oszpeconym, to nie. No, chyba że jest to polityczna aluzja do oszpecających wizyt Andrzeja Lepera w saunie. Tym bardziej palące staje się pytanie, co robi cenzura. Przecież ja wszystkiego ze streszczeń w gazecie nie wychwycę. Znaczy, z tym, że ksiądz Adam powinien w czwartek wrócić do plebanii, bo wtedy, cytuję, Tosiek ma proboszczowi pokazać wydruki USG przedstawiające jego syna. Ha. Ksiądz Adam powinien być w tak uroczystym momencie przy proboszczu swoim, który dowiaduje się, że będzie miał syna. No, no co tak? Tak wynika z tego cytatu. Nie i podtrzymać swojego proboszcza na duchu. Oj, źle się dzieje w tych serialach. Dopóki władze w telewizjach się nie zmienią, uparcie będą co poniedziałek tropił wybryki serialowe. Wprost to prawidłowy kręgosłup i kościec moralny nas wszystkich. Czy ktoś tego chce, czy nie.